Mam dla ciebie trzy najważniejsze informacje dnia. Nowe władze TVP przez niektórych nieuznawane, wydały komunikat w sprawie Eurowizji. Ogłoszono, że w tym roku nie będzie preselekcji z głosowaniem widzów. Reprezentanta Polski wybierze wewnętrzna komisja o nominacje powalczą Justyna Steczkowska, Marcin Maciejczak, Luna czy znana TikTokerka Izabela Zabielska. Trwa obława na polityków PiSu, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Policja chciała ich zatrzymać, ale byli szefowie CBA udali się na uroczystość w pałacu prezydenckim. Spór przeinaczył się w poważny kryzys państwa, którego przebieg trudno przewidzieć. Zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, miał 67 lat, zmagał się z poważną chorobą. Był polskim Ormianinem i duchownym katolickim. Swoje życie poświęcił pomocy potrzebującym, walczył o wolność, prawdę historyczną na temat zbrodni wołyńskiej, ilustracje w kościele. Wspomina go cała Polska. Daj znać w komentarzu co o tym sądzisz, a po więcej takich treści zasubskrybuj mój kanał.